Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile więcej mógłby zarabiać twój sklep internetowy lub może w tym momencie zarabiać twój sklep internetowy bez jakichś dużych inwestycji, wielkich projektów czy dużej ilości pracy? Czy byłoby to 5 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, a może 50 tysięcy złotych? A co jeżeli ci powiem, że faktycznie możesz to sprawdzić i są takie łatwo sprawdzalne punkty w e-commerce, które na poziomie drugiej klasy podstawówki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia mogą ci faktycznie wykazać, jaki jest potencjał w twoim e-commerce i ile więcej mógłby generować twój e-commerce, gdyby dokonać pewnych drobnych zmian. Jeżeli jesteś zainteresowany odkryciem tego świata e-commerce'u i troszkę matematyki, to zapraszam cię do dzisiejszego odcinka, bo w nim dokładnie zobaczysz, jak znaleźć odpowiedź na to pytanie. Kiedy budujesz własny sklep internetowy, to na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że w sklepie internetowym nie chodzi tylko o produkt. Chodzi też o wszystko, co jest dookoła produktu. I na pewno ostatnie lata dały ci do myślenia w tym kontekście, że sam produkt, nawet jeżeli jest bardzo fajny, to jest tylko ułamek twojego całego biznesu e-commerce'owego. Biznes e-commerce wychodzi dużo dalej poza produkt, poza zdjęcie, poza sklep internetowy, czy na przykład poza logistykę. W dzisiejszym świecie wszystko też, co się dzieje dookoła produktu, dla klienta ma ogromne znaczenie, często większe niż sam produkt. I ponieważ tych obszarów jest znacznie więcej niż produkt, co już ustaliliśmy, to zastanów się, jak często zastanawiałeś się nad tym, czy te wszystkie elementy twojego biznesu są zrobione bardzo dobrze, średnio, czy może słabo i tracisz bardzo dużo klientów. Zazwyczaj jest tak, że kiedy osoba zaczyna własny e-commerce, stawia pierwszy sklep internetowy, zatrudnia do tego specjalistów i od razu domniema, że jest to wykonane world class, najlepiej na świecie i już nic z tym nie trzeba zrobić. Osoby, które prowadzą własny sklep internetowy, nawet nie poddadzą pod wątpliwość tego, hej, a może w moim biznesie jest przestrzeń do tego, żeby coś usprawnić, ulepszyć i dzięki temu niewielkim wysiłkiem zarabiać po prostu więcej. Co jest istotne, że namierzając właśnie takie elementy, które działają troszkę poniżej oczekiwań klientów, które są takimi właśnie lukami w twoim biznesie, poprawiając je, możesz bardzo szybko zyskać. I często w e-commerce różnica między takim bardzo dochodowym modelem biznesowym, a takim, który ledwo gdzieś tam funkcjonuje, tkwi właśnie w takich małych szczegółach. I to takie małe poprawki stanowią później dużą różnicę. I zanim wejdziemy w szczegóły, podam ci jeden przykład, który fajnie ci to uświadomi. Załóżmy, że mamy biznes, w którym 10 osób dodało produkt do koszyka. I teraz w sklepie A kupiła jedna osoba na kwotę 100 zł, w sklepie B kupiły 3 osoby na kwotę 100 zł. Dlatego, że proces tutaj zamówienia w sklepie B jest 3 razy skuteczniejszy, 3 razy bardziej wydajny. To oznacza, że w sklepie numer 2 przychód wynosił 300 zł, a w sklepie numer A wynosił 100 zł. I oczywiście, jeżeli mówimy o 100 zł czy 300 zł, to nie są jakieś duże kwoty, ale teraz pomyślmy na skali. W sklepie A przychód wynosi 100 tysięcy złotych, a w sklepie B dzięki poprawie tego jednego elementu przychód wynosi 300 tysięcy złotych. Jaki z tego płynie wniosek? Że ktoś może zarabiać 200 tysięcy złotych miesięcznie więcej przy takim samym wysiłku i przy takim samym nakładzie finansowym na działania marketingowe, poprawiając tylko jedną rzecz. Więc to mam nadzieję, że da ci do myślenia, a takich elementów jest znacznie, ale to znacznie więcej. I pomyśl sobie, że jeżeli masz na przykład takich 5 namierzonych elementów w swoim sklepie internetowym, dokonasz takich 5 małych poprawek, to jak mogą poprawić się twoje wyniki finansowe? Więc skoro już wiemy, dlaczego ważne jest poznać takie obszary, przyglądać się im, monitorować je i poprawiać, i jak to może wpłynąć na twój e-commerce i potencjalnie zysk, który zostanie w twojej kieszeni, to teraz omówmy sobie kilka takich obszarów, które mogą być do poprawy. Pierwszym takim parametrem, czy też obszarem e-commerce'u, na który należy zwracać baczną uwagę, ponieważ w nim tkwi bardzo dużo zysków albo strat, jest tak zwany współczynnik konwersji sklepu. I teraz pytanie, czy ty wiesz, co ten współczynnik sklepu oznacza? Jak można go wytłumaczyć? Jeżeli chodzi o ten parametr, to jest to odsetek użytkowników odwiedzających witrynę, którzy kupiło oglądany przez siebie towar. To tak mówiąc bardzo kolokwialnie. A taka bardziej techniczna definicja konwersji sklepu, współczynnika konwersji sklepu, jest to procent osób, które kupiło w stosunku do osób, które weszły do sklepu internetowego.
I teraz podam Ci przykład, żeby łatwo być, Tobie było to zrozumieć. Jeżeli mamy sklep numer 1, sklep A, w którym weszło 100 osób do sklepu i pół osoby kupiło, to oznacza, że współczynnik sklepu wynosi 0,5%. Jeżeli natomiast mamy sklep B, w którym 100 osób weszło na sklep internetowy i kupiło 2 osoby, co jest spokojnie do zrobienia w sklepie internetowym, to współczynnik konwersji sklepu wynosi 2%. Wyobraź sobie, że najlepsze sklepy, które my znamy, to są sklepy, które mają nawet współczynnik konwersji 3-4-5%. A najsłabsze sklepy, które widzieliśmy, współczynnik konwersji mają 0-1%. I teraz poruszamy się w widełkach zazwyczaj od 0,5% do 2%. I możesz sprawdzić łatwo u siebie, ile wynosi współczynnik konwersji i wiedząc, że może wynosić 2%, możesz ten sklep sobie poprawiać, optymalizować do momentu uzyskania tego współczynnika. Ale teraz zobacz, co to oznacza dla Twojego sklepu. Jeżeli mamy sytuację, w której sklep A ma 100 odwiedzin i współczynnik konwersji wynosi 0,5% i załóżmy, że osoba sprzedaje produkt za 100 zł, to w przykładzie numer A przychód sklepu wynosi 50 zł, a w sklepie numer B, kiedy mamy 100 wejść, współczynnik konwersji 2%, to oznacza, że kupują dwie osoby na 100 odwiedzających. Jeżeli mamy 100 zł średnią wartość zamówienia, to w sklepie mamy przychód 200 zł. I teraz zobacz, że na takich małych kwotach różnica to jest 4 razy, 4x. I teraz jeżeli przeniesiemy to sobie na większą skalę, to jeden sklep może wygenerować, załóżmy, zamiast 50 zł, przemnóżmy to przez skalę i niech to będzie 50 tysięcy zł. To w tym samym czasie, bez większego wysiłku, tylko mając współczynnik konwersji sklepu lepszy, ktoś inny będzie generował 200 tysięcy złotych przy takim samym nakładzie na marketing. I teraz różnica 150 tysięcy złotych bierze się z tego, że ktoś ma bardziej skuteczny sklep internetowy, ma ten lepszy współczynnik konwersji, a ktoś robił sklep internetowy po taniości u swojego siostrzeńca 15-letniego, bo on dopiero się uczy i zaczyna i ktoś nie weźmie pod uwagę tego, że ile pieniędzy mogę tracić, bo mam sklep zrobiony byle jak. I zobacz, jaki z tego płynie wniosek, że zawsze warto domniemać, że Twój sklep internetowy ma możliwość usprawnień i poprawki. Jeżeli nie masz chociaż 2% współczynnika konwersji, to warto regularnie podejmować działania, żeby ten sklep internetowy usprawniać, żeby on był bardziej przyjemny użytkownikowi. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to nie chodzi o to, ile Ty obecnie zarabiasz, tylko chodzi o to, ile Ty faktycznie nie zarabiasz, a mógłbyś, gdybyś miał po prostu ten jeden element zrobiony dobrze. Drugi obszar w e-commerce, który jest absolutną klasyką i na który w pierwszej kolejności polecam Ci zwracać uwagę, to jest proces zamówienia. Co to jest proces zamówienia? Zobaczmy to na ekranie i właśnie tłumaczę. Proces zamówienia to jest moment w sklepie internetowym, w którym ktoś dodaje produkt do koszyka, a to oznacza, że wtedy osoba rozpoczyna proces zamówienia. Więc dodajemy produkt do koszyka, klikamy dalej, przechodzimy do formularza zamówienia, wypełniamy go, klikamy dalej, dokonujemy płatności i tam wracamy na stronę z podziękowaniem za zakup w sklepie internetowym i wtedy mamy odnotowaną transakcję. Te wszystkie kroki nazywają się procesem zamówienia. I wyobraź sobie, że proces zamówienia to jest miejsce statystycznie najczęściej źle zrobione w sklepie internetowym, w którym najwięcej pieniędzy jest traconych w e-commerce. I teraz wejdźmy sobie w proste przykłady, żeby pokazać Ci, jak dużo możesz zarobić lub nie zarobić, kiedy nieodpowiednio podejdziesz do koszyka. Wiele sklepów internetowych, które my audytujemy, na 100 osób, które dodaje do koszyka, ma 5 zamówień. To jest dosyć mało. To oznacza, że 95 osób nie dokonuje zamówienia. I załóżmy, że mamy sklep numer 2, który jest zrobiony troszkę lepiej. I na 100 dodań do koszyka 25 osób kupuje, co jest spokojnie do zrobienia, żeby 25 osób na 100 kupowało. Różnica między sklepem A a sklepem B w tym momencie wynosi 5x. I teraz jeżeli przemnożymy to troszkę bardziej przez skalę, załóżmy, że średnia wartość zamówienia to jest dalej 100 zł dla naszego przykładu, to możemy mieć sytuację, w której mamy 50 potencjalnych osób, które kupiło po 100 zł w przykładzie A, po prostu zwiększamy skalę o 10, czyli mamy 50 zamiast 5 i mnożymy to przez 100 zł, to oznacza, że taki sklep ma 5 tysięcy przychodu. Natomiast w sytuacji numer 2, jeżeli mamy 25 osób, zwiększymy skalę o 10, to mamy 250 osób, które dodaje produkt do koszyka. 100 zł za zamówienie daje nam 25 tysięcy złotych przychodu.
Teraz różnica 20 tysięcy przychodu dlatego, że ktoś ma lepiej zrobiony koszyk albo gorzej, ten proces zamówienia cały, ma znaczenie czy nie? Sam to oczywiście oceń. Ale teraz przemnożmy to jeszcze przez 10. W case numer 2 nie mamy 5 tysięcy złotych, tylko mamy 50 tysięcy złotych przychodu. W sklepie numer B mamy nie 25 tysięcy przychodu, tylko 250 tysięcy przychodu. I teraz różnica miesięcznego przychodu to jest 200 tysięcy złotych. I teraz zastanów się sam, czy warto by było wydać 5 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, nawet 15 tysięcy złotych w ciągu całego roku, w ciągu 12 miesięcy. Czy warto na przykład dać 1000 złotych miesięcznie przeznaczyć na to, żeby poprawiać koszyk? Czy warto taką inwestycję podjąć w swoim biznesie? Sam odpowiedz sobie na to pytanie. Myślę, że najlepiej będziesz znać odpowiedź, kiedy popatrzysz na swój biznes. Natomiast chodzi o to, żeby tym prostym przykładem zobaczyć po pierwsze, jak ty możesz to policzyć, żeby uzmysłowić ci, że jeżeli masz 5 osób na 100, które dodaje do koszyka, 95 osób nie kupuje, to masz możliwość fajną tutaj do poprawek i że spokojnie możesz wykręcić wynik 15, 20 czy 25 osób. A znamy takie sklepy, gdzie jest więcej. Więc wniosek z tego, co właśnie powiedziałem, jest następujący, że warto podjąć takie działania i prace, które mają za zadanie uszczelnić proces zamówienia. To się tak fachowo nazywa, że uszczelniamy proces zamówienia. Chodzi o to, żeby jak najmniej osób, które już dodało produkt do koszyka, zrezygnowało z zamówienia. I teraz oczywiście, jak widzisz, warto robić to moim zdaniem w sposób ciągły, a inwestycja, czy ona się zwraca, czy warto to zrobić, no myślę, że już teraz łatwo będziesz w stanie ocenić. Dodam też, że najlepsze sklepy internetowe dokonują stale poprawek w sklepie internetowym, po prostu przeznaczają na to konkretny budżet i tak na przykład co 3 miesiące albo 2 razy do roku takie firmy wydają średnio między 3 a 7 tysięcy złotych po to, żeby dokonywać prac usprawnień na swoim koszyku. Kolejnym obszarem, który możesz usprawnić w swoim e-commerce, to jest współczynnik średniej wartości zamówienia. Co to w ogóle jest średnia wartość zamówienia? To oznacza, ile statystycznie jeden klient zostawia pieniędzy przy złożonym zamówieniu. Teraz możemy w przykładzie A zobrazować to w następujący sposób. Jeżeli mamy 50 klientów i każdy średnio zamawia na 100 zł w Twoim sklepie internetowym, to z 50 klientów masz przychód 5000 zł. W sklepie B mamy natomiast 250 klientów, ale średnia wartość koszyka, bo tutaj właściciel sobie zaczął pracować nad tą średnią wartością koszyka i ją zwiększył, do 150 zł. To przychód w takim sklepie internetowym wynosi 37 500 zł. I teraz popatrz, jeżeli zwiększymy troszkę skalę, to jeżeli damy 500 klientów, którzy zostawiają w Twoim sklepie 100 zł, to masz 50 000 przychodu. Natomiast jeżeli weźmiemy 2,5 tysiąca klientów, którzy zostawiają 150 zł w Twoim sklepie internetowym, to mamy 375 000 zł. Różnica to jest 325 tysięcy złotych przychodu, a różnica procentowa to jest 7,5x. I oczywiście tu mały disclaimer, celowo użyłem z przykładu z punktu 2, z procesu zamówienia liczby 250, bo chciałem Ci również już pokazać, jak działa procent składany. Czyli chciałem Ci pokazać, co zrobi się w Twoim biznesie, jeżeli poprawisz skuteczność procesu zamówienia z punktu 2, który omawiałem, i jednocześnie wdrożysz punkt 3, czyli zwiększysz średnią wartość koszyka, żebyś mógł zobaczyć, że połączenie tych dwóch poprawek duplikuje, bardzo mnoży, bardzo zwiększa efekty Twojego biznesu i przychody. I w tym przykładzie właśnie bardzo fajnie masz to wykazane, jak dzięki dwóm poprawkom zwiększyć 7,5-krotność przychodu przy tych samych wydatkach na reklamę. Więc jaki z tego płynie wniosek? Warto, planując strategicznie ofertę swojego sklepu, przekształcać ją na taką, która zachęca ludzi do kupowania pakietów. To jest pierwsza rzecz. Bardzo wielu przedsiębiorców po prostu wstawia pojedyncze produkty, ale warto by było zastosować takie zmiany w e-commerce, które zachęcają ludzi do kupowania pakietów. To na przykład robią duże sieci retailowe, gdzie one, jak masz jeden produkt, oglądasz sobie jeden produkt, to od razu gdzieś na karcie opisu tego produktu zachęcają Cię do kupienia całego pakietu, co właśnie teraz widzisz między innymi na ekranie. I to jest zupełnie inne założenie strategiczne, które może sprawić, że zrobisz dużo, dużo pieniędzy. Dodatkowo oczywiście warto robić upsell i cross-sell. Są to takie techniki w e-commerce, gdzie jak dodajesz produkt do koszyka, to od razu sugerowane jest dodanie kolejnych produktów do koszyka, często w jakichś dodatkowych promocjach. I robienie tych różnych zabiegów sprawia, że Twój sklep internetowy zachęca bardziej osoby i premiuje je za to, że one dodają więcej produktów do koszyka. I dlaczego biznesy to robią? No myślę, że te przykłady, które właśnie powiedziałem, już są dla Ciebie oczywiste, bo to po prostu więcej zarabia. Przejdźmy do punktu 4. Jakim są atrakcyjne reklamy?
Atrakcyjne reklamy mogą zmienić bardzo dużo w Twoim sklepie internetowym. Mogą sprawić, że zarabiasz dużo więcej, bez konieczności wydawania większych pieniędzy na reklamy. I teraz pokażę Ci takie dwa przykłady w punkcie 4 i 5, gdzie faktycznie możesz pomyśleć o tym, jak konstruować kampanie reklamowe, jakich kompetencji szukać u specjalistów, jak dobierać oferty, kiedy szukasz na przykład sobie specjalistów od Meta Adsów czy Google Adsów, czegokolwiek innego, co może wpłynąć pozytywnie na wyniki Twojego sklepu internetowego. Zacznijmy najpierw od tego, na jaki parametr warto zwracać uwagę. Jeżeli jesteś totalnie zielony i nie chcesz znać 30 parametrów marketingowych, to ja Ci podam jeden. Jeden konkretny parametr marketingowy, na który możesz zwracać uwagę. I ten parametr nazywa się CTR WKL. To jest click-through rate, współczynnik kliknięć linku. Jest to parametr, który mówi nam o tym, ile ludzi, scrollując sobie Facebooka, czy oglądając na YouTubie reklamy, czy dowolną inną platformę, zatrzymało się na Twojej reklamie, przeczytało i w nią kliknęło. A w momencie, kiedy kliknęło w Twoją reklamę, to przeszło na Twoją stronę internetową. I teraz, co do zasady, chodzi o to, żeby tak zaprojektować reklamę, żeby statystycznie jak najwięcej ludzi się zatrzymywało, klikało i wchodziło na Twój e-commerce. I z tego można utworzyć metodę badawczą. U nas w firmie w Socialit nazywa się to metoda mikrotestów, w której my celowo potrafimy tak projektować reklamy, żeby wpadały one w gusta odbiorców. Czyli żeby statystycznie jak najwięcej ludzi się zatrzymywało i klikało w reklamy. I my też takie benchmarki mamy wypracowane, ponieważ ja tą metodologię odkryłem między 2012 rokiem a 2015 rokiem. 3 lata nad tą metodologią pracowałem i do dzisiaj korzystamy z niej w Socialit, do dzisiaj uczę jej w swoich programach szkoleniowych. Jest ona cholernie skuteczna. Teraz dlaczego jest skuteczna? Oto kilka prostych przykładów. W sklepie numer 1 mamy sytuację, sklep A, że wydajemy 100 zł na reklamę i kupujemy za to 5000 wyświetleń na platformach. I współczynnik CTR WKL wynosi 0,2%. To oznacza, że klika na 5000 osób, którym się wyświetliła reklama, klika 10 osób. I teraz zobacz, to oznacza, że jeżeli wydałem 100 zł na reklamę, kliknęło 10 osób, to jeden klik kosztuje mnie 10 zł. Sklep numer B ma bardziej doświadczonego marketingowca, specjalistę od Meta Adsów na przykład. I to jest osoba, która rozumie, na czym polega metodologia mikrotestów. I ta osoba zmienia reklamy, dopracowuje i szuka atrakcyjnych komunikatów. I nagle ta osoba znajduje atrakcyjny komunikat i się okazuje, że ta osoba również wydaje w sklepie B 100 zł na reklamę, 5000 osób widzi tą reklamę, stawka za wyświetlenie się nie zmieniła, ale reklama jest skuteczniejsza i już nie klika 0,2% osób, tylko 1% osób, co jest do wykręcenia, jak najbardziej. To oznacza 5-krotną różnicę. Tylko dlatego, że ktoś rozumie metodę mikrotestów i umie zrobić bardziej atrakcyjne reklamy, które zachęcają 5 razy więcej ludzi do tego, żeby kliknąć. To oznacza, że taka osoba uzyska 50 kliknięć z takiej samej ilości wyświetleń reklamy. Czyli wyświetlimy się tyle samo razy, ale wyciągniemy z tego więcej. To oznacza, że w sklepie numer 2 będzie osoba płaciła 100 zł wydaje na reklamę, 50 klików mamy, więc płacimy 2 zł za klika. Więc mamy przy tych samych wydatkach na reklamę 5-krotnie lepszy wynik. Czy jeżeli 5 razy więcej ludzi wejdzie na Twój sklep internetowy, to przełoży się to na więcej zamówień, czy nie? Albo być może chciałbyś efektywnie wykorzystywać swój budżet reklamowy. Lepiej płacić 5 razy więcej za klika, czy 5 razy mniej za klika? Bo ktoś nie stosuje metody mikrotestów. Teraz jaki z tego płynie wniosek? To, jak robisz atrakcyjne reklamy, może dla Ciebie zarabiać bardzo dużo albo bardzo dużo tracić. Bo zobacz, sklep numer 1. Ile Ty dzisiaj wydajesz na reklamę? Jeżeli Ty dzisiaj wydajesz na reklamę na przykład 100 tysięcy złotych, to wyobraź sobie, że mógłbyś mieć za to 5 razy więcej ruchu albo mógłbyś mieć tyle samo wejść na stronę, wydając 20 tysięcy złotych na reklamę i 80 tysięcy zaoszczędzić. Ale tego nie zrobisz, bo nie wiesz, że można robić mikrotesty. Nie znasz swoich benchmarków. Ile jest u Ciebie słabo, ile jest średnio, ile jest dobrze. Ale gdybyś już dokładnie to wiedział, jak to wygląda, no to byłbyś do przodu przed innymi firmami. Dużo? No, bardzo dużo. Mieć 80 tysięcy złotych, a nie mieć? Ja bym wolał mieć. Jaki z tego płynie wniosek numer 2? Że warto zatrudniać takich specjalistów lub podpisywać umowy z takimi firmami, które nie mają limitu reklam. Od razu powiem Ci z doświadczenia, że jeżeli podpisujesz kontrakt z firmą, która ma 1 set grafik na miesiąc, 5 grafik na miesiąc, 10 grafik na miesiąc, czy nawet 30 grafik na miesiąc, gdzie masz 10 grafik w 3 formatach, pionowy, poziomy, kwadratowy, to dalej jest 10 grafik. To jest za mało. W Twoim sklepie internetowym powinieneś robić dużo, dużo, dużo więcej reklam,
do momentu znalezienia hitu reklamowego, czyli takiej reklamy, w którą bardzo chętnie ludzie klikają. I teraz oczywiście, załóżmy, masz firmę jedną, która bierze 3,5 tysiąca za obsługę, a druga weźmie 2,5 tysiąca za obsługę. I często jest tak, to są historie moich klientów, którzy u nas na przykład przychodzili i pracowali, i mówili, słuchaj, zaoszczędziłem tam 1000 zł, ale ktoś mi przepalił 1000 zł budżetu, bo mi robił mniej efektywne reklamy niż wy. My na przykład w Socialite nie mamy limitu reklam. Tłuczemy tyle reklam, dopóki nie znajdziemy rzeczywiście reklam, które są hitami, które generują tą statystycznie możliwie największą do osiągnięcia współczynnik klikalności reklamy. I da się te benchmarki opracować. To wystarczy 3-4 miesiące, żeby taki benchmark mieć dla danej firmy. Natomiast od razu mogę ci powiedzieć, że jeżeli widzisz właśnie firmy, które mają limit reklam, ja osobiście uważam, że jest to duża wada, ze względu na to, że nie można faktycznie wykorzystać potencjału reklam. Szansa na to, że zrobisz 5 albo 10 reklam i trafisz hit, trafisz w gusta miliona ludzi albo 500 tysięcy ludzi, jest bardzo, ale to bardzo mała. Do takich rzeczy trzeba po prostu przysiąść. I teraz jeżeli widzisz, ile pieniędzy potencjalnie leży na stole, to możesz w sposób bardziej świadomy zdecydować, kogo wybierasz. Po prostu. W punkcie numer 5 wejdźmy sobie ponownie w obszar marketingu. I wejdźmy sobie ponownie w platformy reklamowe i w to, co się dzieje w kampaniach reklamowych. Czy wiesz, że świetnym sposobem na zwiększenie efektywności twojego sklepu jest używanie tańszych platform? Jest to bardzo nieoczywista rzecz, ale nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że mamy platformy, które są droższe i tańsze. W każdej platformie płacimy za 1000 wyświetleń reklamy. Jest to tak zwany parametr CPM. I teraz mamy takie platformy, w których płacimy na przykład 100 zł za 1000 wyświetleń, albo nawet 500 zł za 1000 wyświetleń reklamy. I są to na przykład platformy takie jak LinkedIn. Jest to platforma, w której takie są po prostu stawki za wyświetlenia. Z drugiej strony mamy platformy, które mają umiarkowane koszty. Takie od 20 do 50 zł za 1000 wyświetleń, za ten CPM. Jest to zazwyczaj Facebook, jest to zazwyczaj platforma googlowska. Ale są też platformy, w których za 1000 wyświetleń płacimy na przykład od 2 do 8 zł. Albo od 5 do 10 zł. I na przykład jest to dzisiaj platforma TikTok. I teraz wyobraź sobie, że mamy dwa przykłady. Przykład numer jeden to jest sytuacja, w której płacimy 100 zł za 1000 wyświetleń reklamy i z tego uzyskujemy na przykład 0,2%, czyli uzyskujemy 2 kliki. To oznacza, że płacimy 50 zł za klika. I faktycznie na LinkedInie czasami płacę 5 dych za klika, czasami płacę 3 dychy za klika. Z drugiej strony, jeżeli mamy takie platformy jak na przykład Meta Adsy, gdzie powiedzmy, jestem w stanie spokojnie zrobić sobie stawkę 25 zł za 1000 wyświetleń, to już mam 4 razy tańszego klika. A jeżeli sobie działam na przykład na platformie takiej jak TikTok, gdzie jestem w stanie też takie same grupy stargetować, jak na przykład u mnie są to właściciele e-commerce'ów, tak jak ty, i uzyskam stawkę na przykład 8 zł albo 5 zł za wyświetlenie, to 5 zł za 1000 wyświetleń, a 100 zł za 1000 wyświetleń, to jest ile różnicy? No dokładnie 20 razy. Teraz zobacz, mogę za te same pieniądze uzyskać 20 razy większe zasięgi albo 20 razy mniejsze zasięgi. I wybór platformy, na której się reklamujesz, również będzie bardzo, ale to bardzo ważne. No i teraz jaki z tego płynie wniosek? Wniosek z tego płynie taki, że my nie mamy wpływu na to, ile faktycznie policzy nas Facebook, czy TikTok, czy LinkedIn za wyświetlenie reklam na ich platformie. Ale mamy wpływ na to, na których platformach w pierwszej kolejności będziemy się reklamować, bo możemy te platformy wybrać. Ale teraz możemy zadać sobie pytanie, co by się działo, gdybyśmy poprawili kilka elementów w swoim sklepie internetowym? Co się wtedy będzie na przykład działo? No wtedy zadziała procent składany. Wiem, że wiele ludzi nie lubi procentów, w szczególności jeżeli coś trzeba składać, że coś trzeba robić, pracować. To nie, to już wysiłek to nie dla mnie. Natomiast zobacz, podam ci dwa przykłady, jeżeli mamy procent składany. Załóżmy, że w sklepie A mamy 100 zł za 1000 wyświetleń reklamy. Uzyskujemy z tego 1000 wyświetleń przy współczynniku CTR, współczynnik kliknięć linku, 0,2%. To uzyskujemy 2 kliki, klik kosztuje nas 50 zł. W sklepie B mamy 20 zł za 1000 wyświetleń. Pozyskujemy wtedy 5000 wyświetleń, a nie 1000, czyli już mamy 5 razy więcej. Mamy 1% współczynnik klikalności reklamy CTR WKL. To oznacza, że 50 osób wchodzi na nasz sklep internetowy. Już tutaj zobacz, mamy różnicę 25 razy. To oznacza, że za jednego klika płacimy 40 groszy. I teraz zobacz, jeżeli mamy współczynnik sklepu 0,5% i 100 zł średnia wartość zamówienia, a w sklepie B mamy współczynnik konwersji sklepu 2%
i średnia wartość zamówienia 150 zł, to łatwo sobie wyobrazić, jakie z tego będą wyniki, ile dodatkowych pieniędzy zostanie w Twojej kasie. A ja celowo nie skończę tego przykładu, bo chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś wziął swój sklep internetowy i na bazie tych przykładów, które podałem, policzył, jak to będzie u Ciebie wyglądać. Jeżeli wykonasz właśnie tę operację, że poprawisz reklamy i poprawisz sklep i faktycznie zsumujesz sobie, ile Twój sklep może więcej zarabiać, to myślę, że się złapiesz za głowę. Teraz oczywiście tych elementów, które można poprawiać w sklepie, jest znacznie więcej. Podam Ci taki przykład. My badamy w e-commerce to, jaki jest współczynnik atrakcyjności samego sklepu, czyli ile ludzi, na przykład wchodząc na sklep internetowy, ile produktów ogląda. Bo im więcej produktów ogląda osoba na sklepie internetowym przy jednej wizycie, tym większa szansa, że kupi więcej produktów. Ale dla nas to też mówi, że sklep jest atrakcyjniejszy do przeglądania, oglądania produktów, jest bardziej zachęcający dla na przykład takiej osoby, tak? Dodatkowo też możemy mierzyć jakiś czas zamówienia jednej osoby, bo na przykład jeżeli w ciągu miesiąca mamy sytuację, w której ktoś dokonuje jednej transakcji, albo ktoś dokonuje dwóch transakcji w ciągu miesiąca, no to też to się przekłada na wzrost wyników. Oczywiście tych parametrów jest znacznie, znacznie więcej, natomiast te 5 jest podstawowymi parametrami, które już bardzo dużo zmienią w Twoim sklepie internetowym. Daj znać, czy Ty wcześniej zwracałeś uwagę na tego typu parametry, czy też nie. Wiem też, że w przypadku, jeżeli robisz kampanie reklamowe, budujesz swój e-commerce, chcesz rozwijać swój sklep internetowy, to próbujesz współpracy z różnymi specjalistami. Prawdopodobnie większość specjalistów nie ma takich benchmarków, które my mamy, nie ma tego opracowanego, nie zwraca uwagi na te wszystkie parametry. Natomiast u mnie, Social Elite, osoby są wyszkolone osobiście przeze mnie i z moich programów szkoleniowych i przez moich trenerów. Nasi specjaliści są z tego wyszkoleni i oni zwracają uwagę na te parametry. I zwracają też uwagę na dużo więcej parametrów i są w stanie przy współpracy z naszymi klientami podpowiedzieć im, o ile można jeszcze na przykład poprawić koszyk, proces zamówienia, o ile można poprawić konwersję sklepu, o ile można wyciągnąć lepsze reklamy. U nas też na przykład nie mamy limitu reklam, bo chcemy po prostu robić najlepsze reklamy dla naszych klientów. To jest tak oczywiste, żeby jak najwięcej ludzi w te reklamy klikało. I jeżeli poszukujesz osób, które właśnie na tego typu elementy zwracają uwagę, to chciałbym Cię poinformować, że u nas każdy specjalista jest tego nauczony i zwraca na te elementy uwagę po to, aby mógł razem z Tobą o tym porozmawiać i pomóc Ci po prostu poprawić ten sklep internetowy, żebyś też wiedział, co faktycznie możesz wykręcić. Więc jeżeli poszukujesz takich kompetencji do swojego zespołu, to odezwij się do nas, link znajdziesz poniżej. Daj znać też, czy ten odcinek Ci się podobał, czy chciałbyś więcej tego typu odcinków, czy uważasz, że jest to u Ciebie pomocne i czy wcześniej zwracałeś na to uwagę. A ja czekam na Twoje komentarze, zostaw łapkę w górę i zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, aby takie filmy zobaczyło po prostu więcej osób. Trzymaj się, do zobaczenia w kolejnym odcinku.